informację o zdarzeniu dostaliśmy prawdopodobnie 45 minut temu. Informacje były takiej treści, że na drodze krajowej przy ulicy Drochińskiej doszło do zdarzenia dwóch pojazdów, z czego jeden jest pojazdem rolniczym, traktor. Jeżeli chodzi o pojazdy, samochód dostawczy znajdował się poza drogą i jest rozwalony przy ulicy, tak jakby doszło do uderzenia przodem pojazdu. Ciągnik rolniczy z maszyną rolniczą też znajduje się na poboczu i leży na boku, prawdopodobnie koziołkowo. Nasze działania przede wszystkim polegały tutaj na udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym. Były dwie osoby, kierowca samochodu dostawczego, jak również kierowca ciągnika rolniczego. Obie osoby znajdowały się poza pojazdem, były przytomne.